Dziełem jego życia była troska o moralną odnowę duchowieństwa. Święty Kajetan, co o nim wiesz? Marcin Austyn, PCH24 TV, zapraszam na rozmowę. Ze mną w studiu Kajetan Rajski, wydawnictwo Miles. Bardzo serdecznie Cię witam. Szczęść Boże. No, okazja jest wyśmienita, bo mamy wspomnienie świętego Kajetana i mamy też Kajetana w studio, ale mamy też książkę wyjątkową o świętym Kajetanie, właśnie i o tej książce porozmawiamy, bo jest to dzieło właśnie wydawnictwa Miles i siedzącego tu zresztą obok mnie Kajetana. Co to za książka? No, nie jest oczywiście przypadkiem, że akurat świętemu Kajetanowi Stieny poświęciłem swoją uwagę. To mój patron, i tak naprawdę od dzieciństwa, no interesując się postacią swojego patrona, nie znalazłem bliższych informacji w języku polskim poza naprawdę krótkimi biogramami i zaledwie jednym, jedną, może dwiema, trzema maksymalnie modlitwami, które były w jakimś takim, nazwijmy to, powszechnym obiegu. I stąd no, takie pragnienie przez lata, żeby coś stworzyć większego dotyczącego tej postaci, jakoś mu za liczne łaski spróbować podziękować. I z tego powodu postanowiłem przygotować taką książkę, taki modlitewnik, który będzie przedstawieniem historii postaci, a jednocześnie, który będzie przedstawieniem modlitw za wstawiennictwem świętego Kajetana. A Czyli warto... mamy tutaj do czynienia, jeszcze raz pokażę okładkę tutaj Państwu, z, takim, z taką książką, bym powiedział, dwufunkcyjną. Modlitewnik i garść cennych informacji o samym świętym. Czyli książka, która nigdy się nie zastarzeje, tak naprawdę. Otóż to, no, warto też zaznaczyć, że większość z tych modlitw udało mi się odnaleźć w modlitewnikach z końca XVII-XVIII a także z początku XIX wieku. Wówczas kult świętego Kajetana w Polsce był zdecydowanie bardziej rozwinięty niż współcześnie. Obecnie w granicach Polski znajduje się zaledwie jedna parafia pod wezwaniem świętego Kajetana w województwie lubelskim. Natomiast, no, można powiedzieć, że jest to w obecnych warunkach w Polsce święty niemal zapomniany. A co ciekawe, coraz Częściej nowonarodzeni, nowonarodzeni chłopcy otrzymują to imię. W 2000 roku te statystyki mówią o 200 kilkudziesięciu kajetanach, noworodkach, w 2018 było już ich prawie 1000, a w warunkach niżu demograficznego, jakby ten procent popularności tego imienia coraz, coraz bardziej wzrasta. Ciekawe, czy to idzie właśnie ze, razem w parze ze znajomością tego świętego, bo dobrze by było, gdyby się tak działo. Dobrze by było, żeby tak się działo, bo faktycznie przecież przy nadawaniu imienia dziecku nie chodzi tylko o to, jak ono brzmi to imię, ale też jaki jest ten patron i, i, i żeby później za wstawiennicą tego patrona wypraszać u Boga dla tego dziecka, a później żeby ten młody człowiek czy dorosły już mógł samodzielnie za wstawiennictwem tego patrona różne. Łaski wypraszać u, u Boga. Więc y, tak, to jest taka propozycja również dla katolickich rodzin, które albo zamierzają nadać swojemu dziecku imię Kajetan, albo mają w swojej rodzinie Kajetana i chcą. Y, Podarować mu taką publikację, która będzie w jakiś sposób o, o tej postaci opowiadała, bo jest to postać absolutnie wyjątkowa. I o tym za chwilę będziemy opowiadać. Szanowni Państwo, ja przypominam, że telewizja PCH24 TV dzień, działa dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli chcecie to uczynić, bardzo to prosimy. Teraz wspierając powstanie filmu w serialu Władce Świata, możecie zapewnić sobie wcześniejszy dostęp do, do tegoż filmu. Polecamy, wspierajcie nas jak tylko możecie finansowo, modlitwą. Za wszystko bardzo dziękujemy. I wracamy do naszego świętego. No, postać nietuzinkowa. Tutaj, przygotowując się do, do programu, rozmawialiśmy już troszeczkę i padło takie porównanie do takiego, bym powiedział, nieświętego bardzo. O co chodzi? Tak, można powiedzieć, że święty Kajetan to jest taki antyluter. Już tłumaczę dlaczego. Święty Kajetan urodził się w 1480 roku, Marcin Luter w 1483. Święty Kajetan zmarł w 1547 roku, Luther rok wcześniej, tak? więc no, można powiedzieć, że żyli w tym samym czasie i to nie w jakimś takim z dużą dozą tolerancji czasowej, ale no, praktycznie w tych samych latach. Co ciekawe, obaj otrzymali bardzo solidne wykształcenie. Marcin Luther w zakresie teologii, Święty Kajetan był doktorem utrzyskwa juris, czyli obojga praw na Uniwersytecie Padewskim. Pracował w kurii papieskiej, Marcin Luter pielgrzymował do Rzymu i obaj zobaczyli, że sytuacja moralna w Rzymie jest beznadziejna. Jest po prostu zgnilizna Sodoma i Gomora, są domy publiczne dla księży. No, sytuacja po prostu tragiczna pod względem moralnym. I to jest moment, w którym, w którym zaczynają się różnić. Tak? To znaczy Luter rozpoczyna rewolucję, zrywa z kościołem, pali bullę papieską, nie podporządkowuje się Orzeczeniom dogmatycznym nie podporządkowuje się nauce kościoła, nie podporządkowuje się dyscyplinie i oddziela się od kościoła. Tymczasem święty Kajetan no wychodzi z założenia tego, które wychodzili święci. Zaczyna od samego siebie: radykalna przemiana życia. W dosyć późnym wieku, bo mając 30 kilka lat, decyduje się na ścieżkę, nazwijmy to, kariery duchownej. W wieku 36 lat przyjmuje święcenia kapłańskie. To jest taki bardzo ciekawy moment w życiu świętego Kajetana. We wrześniu przyjmuje święcenia kapłańskie, ale aż do grudnia nie odprawiam mszy świętej. Prawdopodobnie nie czuł się godny, prawdopodobnie bardzo przeżywał te święcenia i dopiero pierwszą mszę świętą, prymicyjną, odprawił w pasterkę 25 grudnia 1516 roku. I wówczas doznał wizji mistycznej. To znaczy zobaczył Matkę Bożą, która w jego ramiona kładzie Dzieciątko Jezus. I stąd w ikonografii przede wszystkim właśnie przedstawiany jest trzymając Dzieciątko Jezus w ramionach, albo kiedy Matka Boża to Dzieciątko Jezus świętemu Kajetanowi przekazuje. Ale to nie wszystko. Święty Kajetan, widząc co się dzieje, widząc rewolucję protestancką, widząc zgniliznę moralną wśród duchowieństwa, postanawia stworzyć wraz z późniejszym papieżem Piotrem Karafą, tworzy Zakon, zakon teatynów, którzy właśnie mają działać na rzecz poprawy tej moralnej duchowieństwa i to, co nakazuje swoim duchowym synom, to jest wyrzeczenie się wszelkich dóbr materialnych i zdanie się na Bożą Opatrzność. Stąd właśnie Święty Kajetan nazywany jest Świętym Opatrzności Bożej. I tym hasłem Świętego Kajetana były słowa z Ewangelii według Świętego Mateusza. Szukajcie wtedy naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. Pamiętamy te słowa Pana Jezusa, kiedy mówi, nie, nie troszczcie się o to, co macie jeść, co macie pić, o to się będzie troszczył dzień jutrzejszy, patrzcie na lilie polne, patrzcie na ptaki powietrzne, one nic nie robią, a Bóg Ojciec je żywi o ileż bardziej was. I to były właśnie słowa, które przeświecały świętemu Kajetanowi i stąd nazywany jest świętym opatrzności Bożej. Ten zakon teatynów zaczął się rozrastać coraz bardziej. Święty Kajetan działał oczywiście jako ojciec, założyciel tego, tego zakonu, zmarł w 1547 roku, jak wspomniałem, w Neapolu i tam jest przede wszystkim czczony. Teatyni byli na terenie Polski. To też ciekawa sprawa. Niestety w drugiej połowie XVIII wieku wraz z zaborami zostali skasowani, mieli swoje domy w Warszawie i we Lwowie. Natomiast ich głównym osiągnięciem, szczególnie w warunkach polskich, było doprowadzenie do unii polskich Ormian z Rzymem. Bardzo ważna sprawa, prawda? Czyli przywrócenie do pełnej jedności ze Stolicą Apostolską społeczności chrześcijańskiej, wspólnoty, kościoła, który był z różnych przyczyn trochę historycznych, trochę doktrynalnych, trochę politycznych od Stolicy Apostolskiej odłączony. I z tego właśnie powodu wśród Ormian bardzo popularne było imię Kajetan. Było też nazwisko od imienne Kajetanowicz e, i był popularny kult świętego Kajetana, powstawały Bractwa świętego Kajetana, a dziś w e, Gdańsku możemy czcić obraz świętego Kajetana, przewieziony z kresów wschodnich właśnie przez polskich ormian, no, którzy w 1945 roku zostali przesiedleni na tereny współczesnej Polski i ten obraz, właśnie cudowny obraz świętego Kajetana ze sobą zabrali. Więc można powiedzieć całkowite zaprzeczenie postawy lutra. Tak? Chociaż wyjście z podobnych przesłanek. Czyli dobra diagnoza, tylko rozwiązania inne. No właśnie, tutaj na początku programu wspomniałem o tym, że jego dziełem była ta troska o odnowę moralną duchowieństwa. Czy wiemy coś więcej o, w jaki sposób Kajetan tutaj działał? Najważniejsza kwestia, dawanie przykładu. To znaczy samemu, swoim życiem, nie tylko pouczanie, powiedzmy, z wysokości ambony, czy katedry naukowej, prawda, że ma być tak, a nie inaczej. Nie, pokazywanie swoim życiem, wyrzeczenie się dóbr materialnych, Luter, jaki, jakie, jakie rozwiązanie zobaczył na zgniliznę wśród duchowieństwa? Zniesienie celibatu. Sam pojął Katarzynę von Bora, byłą zakonnicę. Prawda? Święty Kajetan, życie w czystości, złożenie ślubów czystości, życie w ubóstwie, życie w posłuszeństwie. Więc e, przede wszystkim przykład swojego życia, także poprzez pociągnięcie tym przykładem innych, którzy mieli rozsiać się później po Europie i nie tylko Europie. I w tych miejscach, gdzie posługiwali, również tym swoim przykładem życia świadczyć. Ale to było również prowadzenie rekolekcji dla duchowieństwa, to było również, to było również prowadzenie rekolekcji misji dla, dla ludu. Praca taka u podstaw, możemy powiedzieć, troszkę z innej dziedziny, biorąc to określenie, ale właśnie coś, co miało całkowicie odmienić oblicze Kościoła. Pamiętamy o świętym Ignacym Loyoli, o Jezuitach, którzy wywarli olbrzymi wpływ na kontrreformację, kontrrewolucję w XVI-XVII wieku. Przecież jezuitom zawdzięczamy to, że Polska jest obecnie krajem katolickim. To wcale w XVI wieku, końcem XVI wieku nie było tak oczywiste. Natomiast troszkę zapomniani są teatyni i zapomniany jest święty kajetan, którego można określić również pierwszym świętym kontrreformacji. Bardzo to ciekawe są rzeczy. A jest jeszcze jeden taki, nie wiem czym nazwać to przymiot, albowiem święty Kajetan został też zapamiętany w tradycji kościoła jako patron bezrobotnych, poszukujących pracy, troszczących się o to utrzymanie. Skąd to się wzięło? No to się wzięło przede wszystkim z tego, że tworzył i fundował jeszcze przed rozpoczęciem swojego życia e, duchownego, zakonnego, e, fundował szpitale dla osób ubogich. E, stworzył w ogóle pierwszy bank w historii. E, bank Napoli, e, obecnie przekształcony kilka lat temu, to był najstarszy bank stworzony właśnie przez świętego Kajetana, ale nie jako bank, nazwijmy to komercyjny, ale coś w rodzaju takich tych stewczykowych kas oszczędnościowo-zapomogowych. No właśnie z troską o ludzi, o ludzi ubogich. E, i też chodzi o, o, o to, że no, jest określane jako święty opatrzności Bożej, e, czyli żeby nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach materialnych, finansowych, oczywiście nie siedzieć z założonymi rękami y, i, i czekać aż sama praca nam y, spadnie do nóg, tak? Nie tylko modlić się w tej intencji, oczywiście również działać, ale mieć taką świadomość, że zawsze tą instancją ostateczną jest Pan Bóg i to, i to Jego opatrzność decyduje o losach świata, ale także o losach naszych indywidualnych. I wydaje mi się, że właśnie ten aspekt takiego wzywania świętego Kajetana w poszukiwaniu pracy, kiedy jest się bezrobotnym, kiedy miejsce pracy jest zagrożone, grożą zwolnienia to myślę, że niestety w najbliższych latach to może być święty dosyć aktualny. Wielu z nas martwi się o swoją najbliższą przyszłość, zastanawia się, co to się będzie działo, prawda? W internecie, na YouTubie możemy znaleźć całe filmiki, jak przygotować się na trudne czasy, czego zrobić zapasy, jaki sprzęt kupować. I dobrze, trzeba być przygotowanym na różne sytuacje, ale czasem zapominamy o tym przygotowaniu na trudne czasy pod względem modlitewnym. Pozostawać zawsze w łasce uświęcającej, pogodzić się z bliskimi i też pamiętać o wstawiennictwie świętych, m.in. świętego Kajetana. A przypomnę, że mamy taką oto książkę, modlitewnik, który może być skutecznym takim narzędziem, pomocą w tych naszych modlitwach i... W wołaniu do nieba w naszych sprawach. Pamiętajmy jeszcze jednej kwestii. Święty Kajetan, jak wspomniałeś wcześniej, to szczególnie związane z odnową moralną wśród duchowieństwa. Mamy czasy, jakie mamy. Media raz na jakiś czas informują o różnych skandalach obyczajowych. Myślę, że to nie tylko powinien być patron, za którego wstawienictwem będziemy się modlić o nasz byt doczesny, ale też w intencji Kościoła, w intencji odnowy moralnej wśród duchowieństwa. I też w intencji przeciwdziałania rozrastającej się potędze islamskiej. Święty Kajetan w Polsce, co ciekawe, wyłącznie w Koronie Polskiej był wzywany jako szczególny patron przeciwko tureckiej potędze. Więc i właśnie świętemu Kajetanowi przepisywano wiele zwycięstw, jego wstawiennictwu przepisywano wiele zwycięstw, które, które armia korony Litwy odniosła nad, nad Turkami, nad, nad Tatarami. Więc to też wydaje mi się aktualny aspekt postaci świętego Kajetana. 7 sierpnia obchodzimy wspomnienie liturgiczne. W modlitewniku można znaleźć teksty liturgiczne zarówno. W tak zwanej Mszy Trdenckiej, czyli w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, jak i w Mszy Posoborowej. Niestety, w wyniku reformy liturgicznej, to taki smutny aspekt, jeden z wielu smutnych aspektów reformy posoborowej liturgii, wspomnienie świętego Kajetana, które wcześniej było wspomnieniem obowiązkowym, obecnie jest wspomnieniem dowolnym. A wiadomo, że jak coś jest dowolnego, to raczej tego po prostu nie ma. Więc święty Kajetan może być, ale zazwyczaj nie jest wspomina, wspominany w, czasach, w czasie mszy świętej czy odmawiania. Liturgii godzin 7 sierpnia. No w tym roku oczywiście wypada w ten dzień niedziela, więc, więc mamy do czynienia z inną sytuacją. Są litanie w tym modlitewniku, są pięć rodzajów litanii, są nowenny do świętego Kajetana, są godzinki nawet, które powstały w XVIII wieku. Oczywiście pisownia współcześniona, tak żeby była przystosowana do współczesnego odbiorcy. Liczne modlitwy, biografia świętego Kajetana, więc. Jest to patron, który możemy zaproponować naszym słuchaczom. Postać absolutnie wyjątkowa w XVI wieku i człowiek, którego wstawiennictwo wydaje się jak najbardziej aktualne, szczególnie we współczesnych czasach. No, i człowiek, którego warto przypomnieć i troszeczkę jego postać, jego wstawiennictwo odgrzebać z mroków zapomnienia, bo, bo niestety w Polsce nie jest to popularny patron. Jest chyba jeszcze jeden taki aspekt, to jest to nabożeństwo świętego Kajetana do Dzieciątka Jezus. Z tym też jest związana ciekawa historia jego życia i chyba można powiedzieć śmierci, gdybyś mógł przybliżyć, co to się stało. Tak, on, tak jak wspomniałem wcześniej, w 1516 roku, w czasie odprawiania mszy prymicyjnej, ujrzał Dzieciątko Jezus i to Dzieciątko Jezus po niego przyszło również, kiedy, kiedy odchodził z tego, z tego świata. To jest zauważenie... Tego dziecięstwa Bożego, tego olbrzymiego daru Boga dla człowieka, to co mówimy w wyznaniu wiary, w wyznaniu misejsko-konstantynopolitańskim, że Jezus Chrystus dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. My tak czasem to tak odmawiamy po prostu mimowolnie, prawda? No, trudno, żebyśmy się też nad każdym artykułem wiary dokładnie zastanawiali w czasie mszy, ale, ale warto byłoby rozważyć to w swoim sercu. Że Bóg z powodu nas, takich ludzi grzesznych, ludzi ułomnych, ludzi, którzy popełniają różne głupoty, grzechy, wcielił się, tak? doszło do tajemnicy wcielenia, czyli stał się człowiekiem, stał się jednym z nas, był do nas podobny we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, jak mówili do Hebrajczyków, a też prefacja Mszy Świętej. Więc to dostrzeżenie dzieciństwa Bożego nabożeństwo do Dzieciątka Jezus w moim przekonaniu u świętego Kajetana było właśnie zachwytem nad Bożym darem dla człowieka. Nad tym, że Bóg zdecydował się na to, aby stać się jednym ze swoich stworzeń, w tym sensie, że dzielić naturę stworzoną, prawda, na naturę ludzką, po to, żeby, żeby dokonać dzieła odkupienia, żeby ludzi wyzwolić z mroku w grzechu. A nie stał się, Bóg nie wcielił się od razu w postać dorosłą, 30-letniego Jezusa Chrystusa, który już nauczał, który tam przyjął chrzest u Jana, który dokonał cudówkanie galilejskiej, tylko stał się bezbronnym dzieciątkiem. I my czasem, może ta, ta nasza tradycja bożonarodzeniowa, piękna, wspaniała, mamy sierpień do, 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 parę miesięcy, jeszcze oczywiście do grudnia, ale trochę taka może zinfantylizowana. A spróbujmy, może szczególnie przy odmawianiu różańca, przy odmawianiu trzeciej tajemnicy radosnej, wyobrazić sobie to dzieciątko Jezus. Bezbronne, prawda? całkowicie zdane na, na opiekę Matki Bożej i Świętego Józefa. I myślę, że to są podobne myśli, które towarzyszyły Świętemu Kajetanowi. Zachwyt nad, nad, nad Bożą interwencją w dzieje człowieka, nie tylko poprzez działanie opatrzności, ale poprzez bezpośrednie wstąpienie Boga do ludzi. Tym bardziej polecamy postać świętego Kajetana, polecamy modlitwy do niego, polecamy modlitwy. Modlitewnik Kajetan Stiene, święty Opatrzności Bożej, wydawnictwo Miles. A o książce opowiadał Kajetan Rajski, no, szef tego wydawnictwa i redaktor tejże jakże wspaniałej książki, modlitewnika. Bardzo polecam dziękuję Ci Kajetanie za wizytę w studiu i te ciekawe opowieści na temat książki i modlitewnika. Dziękuję serdecznie z Panem Bogową. Szanownym Państwu, Przypominam, że PCH24TV działa dzięki waszemu wsparciu. Pracujemy nad serialem Władcy Świata. Pierwszy odcinek będzie poświęcony Billowi Gatesowi. Jeżeli, jeżeli Państwo chcą dowiedzieć się, jaki to plan Bill Gates ma dla świata, wspierajcie nasz kanał, wspierajcie powstanie filmu. Zachęcam do tego bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. Marcin Austin, kłaniam się.